pustego to i Salomon nie naleje. No ale zanim sobie powiemy na temat tego polskiego znanego przysłowia odrobinę, to najpierw fragment z Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo pańskie. Kiedy bierzemy do ręki jakieś czasopisma albo książki o tematyce chrześcijańskiej, to bardzo często dzisiaj pojawiają się takie dwa tematy. Z jednej strony kryzys, ale z drugiej strony mówi się o nowej ewangelizacji. To ma być nasza odpowiedź na ten kryzys, który jest w Kościele. Nowa ewangelizacja. Jan Paweł II kiedyś powiedział takie ciekawe zdanie podczas kazania w 1978 roku, jak dobrze pamiętam, że nowa ewangelizacja to jest ewangelizacja, która polegałaby na głoszeniu tej samej Ewangelii, ale w nowy sposób. Nowa w formach, nowa w metodzie i nowa w gorliwości. Nowa w gorliwości. O tej gorliwości dzisiaj było troszeczkę zapisane w tej Ewangelii. Mianowicie chodzi mi o postać Jana Chrzciciela. To był człowiek niesamowicie gorliwy. On był bardzo gorliwy w głoszeniu Boga, czyli tak naprawdę w ewangelizacji. Z jednej strony wiemy, przed tygodniem to było, można posłuchać o tym, że Jan Chrzciciel był bardzo pokorny, ale był niesamowicie gorliwy. Ta jego gorliwość sprowadzała tłumy nad Jordan, które potem chrzcił wodą. I zobaczcie, że ci wysłańcy, faryzeusze, sadyceusze, uczeni w piśmie, zadawali jemu jedno pytanie: kim ty jesteś? Kim ty jesteś? To jest ważne pytanie odnośnie tej gorliwości, naszej gorliwości, twojej gorliwości. I on odpowiedział w sposób bardzo jasny i klarowny i bardzo głęboki. Powiedział: ja nie jestem. Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Trzy razy padło to takie zaprzeczenie: ja nie jestem. I myślę, że od razu widzimy takie nawiązanie do imienia Jahwe. Jestem, który jestem. Ja jestem. Jezus powiedział o sobie, że on jest, który jest. Czyli powiedział, że jest Bogiem, a Jan Chrzciciel jasno powiedział, że tym Bogiem nie jest, ale jest głosem wołającym na pustyni. Prostujcie ścieżki dla Pana. Pośród was stoi ten, którego się spodziewacie, którego oczekujecie. I to jest, moi drodzy, cała prawda o Janie Chrzcicielu. W swojej pokorze wyznał, że nie jest Bogiem, zgodnie z prawdą, ale powiedział, że pośród was jest Bóg. Pośród was jest ten, któremu nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. I o to by chodziło, moi drodzy, w gorliwości naszej chrześcijańskiej, że my mamy być tak gorliwi jak Jan Chrzciciel, to znaczy, że mamy oznajmiać światu, że Bóg jest pośród nas. My bogami nie jesteśmy, ale Bóg jest pośród nas. My wierzymy w Boga, który jest z nami, co więcej. Bo zobaczcie, że diabeł nie boi się tych ludzi, którzy wierzą w Pana Boga, którzy nawet chodzą do kościoła, którzy się jakoś modlą, ale uważają, że Bóg gdzieś tam daleko jest za górami, za lasami. Nie. Diabeł się boi tych ludzi, którzy wierzą, że Bóg jest z nimi. Diabeł się tych ludzi bardzo boi. I ewangelizacja, moi drodzy, właśnie na tym by polegała, ta nowa ewangelizacja, na ukazywaniu ludziom Boga, dawaniu ludziom Boga, pokazywania ludziom, że Bóg jest w twoim życiu obecnym. Co to znaczy tak konkretnie? Ano, to znaczy tyle,
że gdybyś poszedł sobie do, albo poszła do osoby, która jest chora, to takiej osobie trzeba powiedzieć: słuchaj, Bóg jest z tobą w tej chorobie. Albo cię uzdrowi, albo ci da siłę, abyś tą chorobę przetrwała. Jeśli pójdziesz do osoby, która ma problemy w pracy, czy jakieś inne problemy, Bóg jest z tobą w tej pracy, w tych problemach, w tych trudnościach. Bóg jest z tobą. To jest głoszenie dobrej nowiny. To jest ewangelizacja, na którą dzisiejszy człowiek czeka, który dzisiejszy człowiek jest spragniony, którą głosił nam Jan Chrzciciel. Myślę, że bardzo ważnym i ciekawym takim stwierdzeniem jest, które też często na kazaniach się mówi, że my chrześcijanie mamy być jak księżyc, który odbija światło od słońca. Księżyc nie jest gwiazdą, która ma własne źródło światła, ale on odbija światło pochodzące od słońca. I to by było meritum bycia właśnie chrześcijaninem. My musimy dawać ludziom Boga, którego niesiemy ludziom w sercach. Ale uwaga, z pustego to i nawet Salomon nie naleje. Z pustego to nawet Salomon nie naleje. Nie da się dać ludziom Boga, jeśli my nie mamy przekonania, że Bóg w moim życiu jest obecny. A skąd to przekonanie się bierze? Z modlitwy. Nie ma innej opcji, jak ta, żebyśmy się modlili. Dopiero po modlitwie człowiek może iść głosić Boga. Święta Teresa z Kalkuty, matka Teresa z Kalkuty, ona zawsze mówiła swoim siostrom: najpierw godzina adoracji, a potem możecie iść na ulicę Kalkuty i pomagać biednym, głosić Ewangelię. Najpierw się zacznij porządnie modlić, spędzaj czas z Bogiem codziennie, 15 minut, pół godziny, godzinę na adoracji, na uwielbieniu, na czytaniu Słowa Bożego, na Eucharystii. Nakarm się Jego obecnością, zapal światło w swoim sercu, uwierz, że On jest, to doświadczenie będziesz miał na modlitwie porządnej i potem możesz iść w świat i głosić. Bo zobaczcie, że my dzisiaj idziemy troszeczkę na skróty i ludziom mówimy, no właśnie takie mocne słowa, ważne słowa, potrzebne, ale one powinny być na samym końcu, mianowicie moralizujemy ludzi. Moralizujemy ludzi, to znaczy mówimy im: nie rób tego, nie rób tamtego, idź do kościółka, nie grzesz. No właśnie, to jest ważne, ale to powinno być potem. Najpierw trzeba powiedzieć: Bóg jest z tobą. Dać Boga innym ludziom. I tak jak już powiedziałem, tak jak mówi to mądre polskie powiedzenie, z pustego i Salomon nie naleje, więc warto się modlić, trzeba się modlić, aby móc dawać ludziom to, co niesiemy w sercu, Bożą obecność. I tego na końcu wam życzę, abyśmy napełniali się Bożą obecnością, abyśmy nieustannie napełniali się Bożym światłem, po to, aby rozdawać je dzisiejszemu światu, który tak się wydaje, że właśnie jakoś tak mocno w ciemnościach kroczy. Wszystkiego najlepszego na święta i pamiętajcie, z pustego to i Salomon naleje. Zadbajcie o czas z Bogiem, o napełnienie się Bogiem każdego dnia.